Pyta, że nie ma siły politycznej. W latach 80. nie było siły politycznej, a powstała Solidarność. Najwyższy czas rozliczyć wymiar sprawiedliwości. I my to zrobimy. My poszukamy tych sędziów dyspozycyjnych. Ja nie mam pretensji. Jeżeli zawinimy, dobrze, będę odpowiadał. Nie okazałem dowodu, bo go nie miałem. Okazałem prawo jawny. Ich sprawa, ich wybór jest... Ciekawe, że tak szybko się znajduje, osądza. Inne procesy w aferach prawa, w innych programach telewizyjnych widzimy, że to trwa latami, miesiącami. Afera Getty Banku, która okrada obywateli, i było dobrze. Nie można przez wiele lat doznaleźć sprawiedliwości. Tutaj na przykład w aferze tortowej pani sędzia ma jedyną pretensję, że jej zniszczono sukienkę za 2700 zł. Oj, tak on to jest jej problem. Nie, że obrażono sąd, że obrażono ją jako Trybunał Wymiaru Sprawiedliwości. Zniszczono mi sukienkę za 2700 zł. Nie 270 zł, 2000. A więc widać, w jakiej przeciętnej pracy, przeciętny dzień chodzą ubrani sędziowie. Ja nie wiem, jak się ubierają z tego pani na bal. Ale to jest jej sprawa. Tutaj się znajduje, co już nam zapowiedziano w Warszawie, że nas poszukają. I jest efekt znalezienia. Jakie są pana miesięczne pobory? Słucham? Jakie są pana miesięczne pobory? Proszę pana, ja na dzień dzisiejszy jestem osobą bezrobotną, bo gdziekolwiek pracowałem, to do pierwszych moich dwóch sprawozdań do Urzędu Skarbowego i później pracodawca mi mówi, że no wie pan, nie chce mieć problemu, bo pan jest niewygodny. Nie z tego kraju nikt nie wyrzucił. Nie wyrzucił mnie w latach 80. Nie mówię dlatego, że tu jestem, to wypada. Ja naprawdę kocham Polskę. Bo Polska jest moim krajem. I moją ojczyzną. I zrobię wszystko, żeby naprawić to, co jest złe. Nie pozwolę, żebyśmy się w tej polityce odbijali od lewa do prawa, od brzegu do brzegu. To jest, proszę państwa, niedopuszczalne. Polska jest tak bogatym krajem, tylko trzeba zrobić, żeby nie zwycięzca wyborów brał łupy, a brał własność, to co jest narodowe. Grabież stanowisk, bo to im się należy. Ci, co wygrywają wybory, startują, niech wiedzą, że nie są niczym innym, jak naszymi reprezentantami, a może inaczej powiedzieć, naszymi pracownikami. Bo oni są tylko pracownikami na czas określony. Po wyborach powiedzmy im dość. Pyta się ktoś, jak rozliczyć sędziów, nie ma na to siły. Jest siła. Zwrócimy się do tych 60%, co nie idą głosować, żeby naprawić, bo już nie mają, mówię, nie ma na kogo. Żeby można było dać szansę naprawienia tej Rzeczypospolitej. Tak jak w latach 80. Potrzebne jest powiedzenie zdecydowanie nie dla polityki tego kraju, tych rządzących. W tym kraju. Może to jest lepiej powiedziane. To jest wszystko. To naprawdę niewiele trzeba. Trzeba uwierzyć. Jest miejsce na budownictwo dla mieszkaniowe dla młodych. Mamy program, chociaż 200 zł i nie ma takiego zarzutu, że my rozbijamy TPS-y, które po sześć budują. Jest program, może powiecie, że będziecie państwo zainteresowani budownictwem dla młodych. Zaprosimy do programu. Ujawię to. Jest to realne, oparte na faktach, nie jakieś mrzonki. Jest to możliwe, tylko jest chęć. Jest jedna przeszkoda. Rządzący nie widzą dla siebie w tym interesu. Dla siebie. Bo Polska to jest ich. Oni zapominają się, że nie jest prywatny folwark. Czy rozpatrywał pan może możliwość zwrócenia się do prezydenta Bronisława Komorowskiego, jeżeli nie uda się działać w tej sprawie inaczej? Z panem prezydentem znam się, jest to powiedzmy kolega też internowany. Widzieliśmy się na Białołęce 13 grudnia. Rozmawialiśmy się, ale jest to człowiek, który oderwał się od rzeczywistości. Jest mi bardzo przykro z tego powodu. Ja zwracałem się do pana prezydenta Komorowskiego, kiedy był Adam Słomka po raz pierwszy zatrzymany. Tylko procedura w Pałacie Prezydenckim trwała około 4 miesięcy. Nie ma 15 dni. Licząc 3 dni na pocztę, na szukanie, to wie pani, to po 4 miesiącach nie ma najmniejszego sensu.
Ja się zwrócę do posłów w tej chwili. Mamy też przygotowane pisma, które wyślę. O ściganie sędziów i prokuratorów, którzy dopuścili się tak długiego procesu nad zbrodniarzami stanu wojennego. Przecież kościoły rzucał kulami, bo nie strzelał. Górnicy się sami pozabijali. Kiszczak zwariował tylko nie wiadomo kiedy, zanim został generałem, premierem. Czy teraz później, no bo to jest utajnione. Stan zdrowia. On jest ciężko chory, ja proszę bardzo, a ja też jestem chory, bo przepraszam, to nie jest to. To są moje leki, które ja używam codziennie. To ja tutaj przyniosłem. No ale wie pan, jednemu to przeszkadza, drugiemu nie. Ja myślę, że łykając dom, czy łykając tutaj, będę je łykał. Tylko jest to pokazane społeczeństwu, że to państwo w ogóle ten materiał wyemitujecie, że nas się nie da zastraszyć. Żadnymi więzieniami, żadnymi grzywnami, żadnymi karami. My kochamy Polskę. My byliśmy represjonowani teraz, obecnie i w przyszłości też mamy skazywanie więzienia, liczne procesy. Wie pani, kiedy się chroni pomniki bolszewickie, okupanta, jest na to już wydane orzeczenie sądowe, ale pana komendanta to nie interesuje, Bilskiego. Kiedy można bić na komendzie, kiedy można okradać ludzi na komendzie. To wszystko im wolno. No to w jakim kraju żyjemy? Do czego my dążymy? Myślę, że to jednak rozpocząć te rzeczy, zmiany w Polsce, to trzeba rozpocząć z wymiaru sprawiedliwości. Bo bez zdrowego wymiaru sprawiedliwości nie będzie zdrowej Polski. Bo to jest klika wzajemnych kolesi adorowanych. Od szczebla lokalnego do szczebla centralnego. Mamy orzeczenia sądów, nie będziemy się powoływać na to, że ktoś odpowiadać może moralnie. Ja odpowiadam karnie. Dziękuję, bo muszę się przebrać, bo na pewno na mnie czekają z utęsknieniem. A ja też.